Dziś po raz drugi mamy zaszczyt powitać Was na koncercie życzeń organizowanym w tym domu. Dzisiejsza data, 11 listopada, jest niezwykle ważna w życiu każdej Polki, każdego Polaka. Bo 11 listopada cała Polska obchodzi Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach zaborów. W to Narodowe Święto warto pomyśleć o ojczyźnie, o wolności, o tożsamości, o nas żyjących i o pokoleniach tych, którzy zginęli w walce o niepodległość. Łączymy się zatem ze wszystkimi, którym bliska sercu jest ojczyzna, rozpoczynając nasze koncertowe życzenia od słów: wszystkiego najlepszego życzymy Tobie, Polsko. Zdrowia w czasie niosącym epidemię, nadziei pokładanej w Bogu, miłości i opieki Matki Bożej. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przywodem złączymy się z narodem. Przejdziemy Wisłę, przejdziemy Marsz, będziemy Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączymy się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania, po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany: słuchaj jeno, biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Do święta pragniemy z Wami i dla Was śpiewać także piosenki znane i lubiane z patriotycznego repertuaru. Niech biało-czerwone, piękne kotyliony wzbudzą różnorodność uczuć i wspomnień. Niech będą wyrazem naszej wspólnej radości z tego, że matką naszą jest ojczyzna ukochana, wolna, biało-czerwona. Uwaga, uwaga! Kochani mieszkańcy domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie. Życzenia zdrowia, długich lat życia tu w Tuchowie pod jednym dachem z Panem Jezusem i w sąsiedztwie Matki Bożej Tuchowskiej przesyła dyrektor, siostra Adela Gac, wraz z całym personelem. Muzyczną dedykacją jest piosenka Przybyli ułani pod okienko. Listopada
Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa świętuje 45-lecie misji w Kongo. Z tej okazji mieszkańcy i pracownicy Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie przesyłają najlepsze życzenia błogosławieństwa Bożego w dziele ewangelizacji na dalekim lądzie. Słowa wdzięczności dołączamy dla siostry Kamili, która właśnie w Kongo spędziła kilka lat pracując na józefickiej placówce, a obecnie jest wśród nas. Życzenia składamy na ręce siostry dyrektor. Mamy nadzieję, że siostrze Kamili przekaże. Oczywiście. Muzyczną dedykacją jest piosenka Życzymy, życzymy. Wszystkiego dobrego. Jakie do nas napłynęły, są to życzenia od opiekunki i od wszystkich wolontariuszy z Pleśnej, którzy nas tutaj odwiedzali, którzy dla nas śpiewali, którzy z nami tutaj żyli w każdy piątek. Drodzy mieszkańcy Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie, przyszedł dla nas wszystkich bardzo trudny czas. Nie możemy was odwiedzić i bardzo jest nam smutno z tego powodu. Wolontariusze bardzo często pytają mnie, kiedy będziemy mogli pojechać do Tuchowa. Inni pytają, jak czują się mieszkańcy i co u nich słychać. Kiedy opowiadam małym dzieciom z klas od 1 do 3 o waszym domu i pokazuję im zdjęcia, pytają, a kiedy nas pani tam zabierze? Cóż mam powiedzieć? Nie wiem. Nie wiem, kiedy znów będziemy mogli do was przyjechać, coś zaśpiewać, zatańczyć, porozmawiać, uścisnąć dłoń. Drodzy seniorzy, życzę wam wszystkim przede wszystkim zdrowia, pogody ducha, nadziei na lepsze jutro i oczywiście tego, żebyśmy mogli wkrótce się zobaczyć na żywo. Serdecznie pozdrawiam cały personel i chylę czoła przed waszą ciężką i odpowiedzialną pracą, waszym ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem. Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami Joanna, opiekun wolontariuszy. Muzyczną dedykacją jest piosenka Mój rozmarynie, rozwijaj się, o mój rozmarynie. Bardzo serdecznie, kochani mieszkańcy, koleżanki wraz z Bartkiem, cały personel, w tym pani kucharki i oczywiście drogie siostry z siostrą dyrektor na czele. Niestety nie mogę przebywać wraz z wami i służyć swoją pomocą fizycznie. Dziękuję bardzo pani Paulince za relacjonowanie tego, co się u was dzieje za pomocą strony internetowej i Facebooka. Bardzo się cieszę, że nadal tak aktywnie bierzecie udział w zajęciach. Podziwiam wasze prace, są piękne. Chciałabym każdego z osobna uściskać i powiedzieć kilka słów, ale obawiam się, że nie starczyłoby na to miejsca w tym i tak długim tekście. Pozwólcie więc, że wymienię chociaż kilka osób. Pozdrawiam serdecznie wszystkie panie Anie, które tak pięknie rozwijają swoje zdolności plastyczne. Panią Czesię, panią Emilkę, panią Eufemię, dziękuję wam za życzliwość, otwartość
I oczywiście nie mogę zapomnieć o pani Marysi. Pani Marysiu, naszej operatorce pilota. Pozdrowienia również dla pani Władzi, która tak aktywnie bierze udział we wszystkich wydarzeniach. Dziękuję serdecznie. Nie mogę również zapomnieć o pani Teofili i o Moniczce, której nogi zawsze mają siłę do startu, i oczywiście naszych drogich mężczyznach, panu Michałku, Czesiu i Jasiu. Życzę wam wszystkim, drodzy mieszkańcy, leżącym czy chodzącym, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, siły opieki Matki Bożej w tym trudnym dla wszystkich czasie. Pozdrawiam gorąco was, drodzy pracownicy, siostry, które z wielkim oddaniem pomagacie w codziennym życiu naszym ukochanym seniorom. Ściskam, pozdrawiam i przesyłam całuski wszystkim. Trzymajcie się zdrowo i ze setki nie spuszczać, jak to mówi pani Emilka. Bardzo chciałabym być razem z wami. Obiecuję, że jak tylko będzie to możliwe, przyjadę od razu. Tęsknię za wami bardzo. Do szybkiego zobaczenia. Zawsze gotowa do pomocy wolontariuszka Ewelina. Dedykacją jest Wojenko Wojenko. Wojenko Wojenko, cóż żeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Bardzo serdecznie i ciepło pozdrawiam wszystkich mieszkańców domu Pogodnej Jesieni oraz cały personel na czele z siostrą dyrektor. Życzę wam, kochani, by w ten trudny czas nie opuszczała was nadzieja na spokojne dni, które z pewnością niebawem powrócą. Kocham was wszystkich i przytulam do serca. Błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej, świętego Józefa oraz świętego Zygmunta Gorazdowskiego. Nie mogę się doczekać, aż znów zagram i zaśpiewam dla was. Życzenia przesyła pan Marcin Warkowicz, organista. A my dzisiaj, korzystając z tego, że dziś w liturgii Kościoła wspominamy świętego Marcina, i z tej okazji cała wspólnota DPJ w Tuchowie pragnie panu, panie Marcinie, złożyć najszczersze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, opieki Matki Bożej i świętego Józefa na każdy dzień. Do szybkiego zobaczenia! To żołnierska nuta, legiony to zwracających los, legiony to są dla pana Michała Barana. Przesyłamy życzenia dla pana Michała Barana. Życzymy dużo zdrowia, szczęścia, 200 lat życia, łaski Bożej oraz błogosławieństwa Bożego. Tego wszystkiego i jeszcze więcej życzą mieszkańcy Lubaszowej.
PS. Brakuje nam bardzo krówek. Muzyczną dedykacją jest utwór Piechota. Ale niespodzianka, panie Michale. Niespodzianka? Na pasu wleczali ich zbrój, nie noszą ni srebra, ni złota, lecz pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara, piechota, lecz pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara, piechota. Przed nimi